Cześć Ewa, siema. Pewnie po ostatnim filmie, w zasadzie nie ostatnim, bo przedostatnim, z moim przywitaniem, cześć kochani, pewnie u niektórych wzbudziło to niezły śmiech na twarzy. Ale cóż, ja czynię swoje. Mówię to, co w danej chwili czuję, odczuwam. No dlatego tak zrobiłem. A to takie tylko tam sprostowanie, bo wiem, że było pełno kupę śmiechu. Dzisiaj kolejne małe wejście. Znowu jestem w lesie, jestem z psiakiem. W końcu od chyba 2 tygodni jestem z psiakiem w lesie. No wcześniej niestety nie było mi to dane, bo psiak, bo to jest to suczka, no, przechodziła kastrację. Z czym się nie mogłem też pogodzić. No ale żona się na to zdecydowała, ponieważ tam jeszcze inne jakieś choroby mogły z tego powodu powstawać, bo ma jakieś tam dolegliwości, jakieś narość była na jajniku, czy gdzieś tam, nie wiem, nie znam się na tym, ale w każdym bądź razie ta kastracja w zasadzie była wymagana. No i przez 2 tygodnie psiak nie mógł się za bardzo ruszać, biegać. Ale dzisiaj jestem, pogoda, jak widzicie, jaka jest, taka jest. I to też takie odniesienie do tego, jak dzisiaj wychodziłem z klatki. Z klatki, z mieszkania, ładnie to brzmi, nie? Zobaczcie, gdzie my mieszkamy, nie? Klatka. Także chciałbym się tutaj uruchomić, ale może nie tym razem. Wychodzę na dwór. Wychodzi sąsiad i do mnie mówi: ale pogoda, nie mogłoby słońce świecić. No także sami odpowiedzcie sobie na to pytanie, jak właśnie my się zachowujemy. Wystarczy wyjść, zmienić trochę myślenie, bo siedzenie właśnie w tych 4 ścianach to jest po prostu dramat. To tak izoluje, nie bez powodu. Pamiętacie początek pandemii, jak was, nas pozamykali w domach, jeździły radiowozy z megafonami, ogłaszając stan pandemii, zostańcie w domach i tak dalej, i tak dalej. Trwa to do dziś, ale nie z takim obrazem właśnie, jak to miało miejsce na początku pandemii. Bo już to jest niepotrzebne. Ludzie tak się przyzwyczaili, tak niestety są wystraszeni, żyją w strachu, w stresie. No i cóż, i mamy to, co mamy. Ale nie chciałbym się tutaj rozgadywać w tej chwili za mocno w tym temacie, bo wiem, że to jest temat ciężki właśnie, który dzieli ludzi, dzieli rodziny, dzieli przyjaciół, dzieli znajomych. Wiem, że w swoim gronie znajomych mam zwolenników właśnie keczupowania, zakrywania twarzy, powiem grzecznie, maseczką. Mam takich zwolenników. No i cóż, no każdy robi to, co uważa. Każdy robi to, co uważa za słuszne. Ja dodam, że tego ani razu nie miałem na twarzy i nigdy miał nie będę. W dalszym ciągu to podtrzymuję, a widzę, że straszenie ludzi trwa nadal, bo chociażby wczoraj byłem w Gotartowicach, w Biedronce. Co już, tak jak mówię, mało już tam uczęszczam do tych sklepów, no ale czasami człowiek tam wejdzie. Niestety, utrzymując te molochy. No ale każdy z nas to robi. No i wychodzę ze sklepu, a na parkingu radiowóz. 2 piesków siedzi w aucie, w radiowozie. No i cóż robią? Pilnują, jak ludzie się zachowują. Czy ktoś wchodzi, czy wychodzi. Z maską na twarzy, czy też nie.
Może miałem trochę szczęścia, bo ja byłem bez. Ale radiowóz w tym momencie, jak ja wychodziłem, tyle co zgasili, auto. Może dlatego nie podeszli. Siedziałem potem w aucie jeszcze jakieś 5 minut. No nie wychodzili, ale faktycznie wszyscy, totalnie wszyscy wchodzący i wychodzący z sklepu, no mieli kaganiec, więc po co mieli wychodzić? Nie było takiej potrzeby. Także no cóż więcej dzisiaj chciałem powiedzieć. No dzisiaj tak się nagrywam bez powodu, żeby coś tam wydusić z siebie. No i złapałem lekką zawiechę, dlatego musiałem przestać nagrywać. Bo zjadłem wątek, zjadłem wszystko. Nie wiedziałem, długo to potrwa, więc wolałem zakończyć nagranie. No i tak ogólnie, wiecie, no, nawiązując do tego, co powiedziałem, jak sami zauważyliście wcześniej, teraz już bardzo mało, ale wcześniej takimi materiałami właśnie z tej sytuacji całej, która trwa już właśnie te 2 lata, ja tym poniekąd żyłem. Może nie to, że żyłem, ale poddawałem się tym informacjom nie telewizyjnym, no bo tamto jest totalna tresura i tak dalej. Według mnie, no kto tego jeszcze nie widzi, no to przykro mi jest, że nadal patrzy na wiadomości, na tych pajacyków w pseudorządzie i tak dalej. Bo to są pajace, to są po prostu pajace wykonujące dane zadania. Tych ludzi, którzy no rządzą tym globem. Kiedyś kolega, bo tam żeśmy rozmawiali na ten temat, ja użyłem słowa, bo on zadał, no to kto tym rządzi? Ja mówię, no ci oni właśnie. Coś tego typu użyłem słowa, a on właśnie do mnie, jak mnie słuchasz, to wiesz, o kim gadam. Więc ja się właśnie mówię, oni to są właśnie globaliści. To jest ich sprawka, ich wymysł, ich plan, który zaplanowali już w latach no, 50., 60., 70. Zresztą wczoraj fajny materiał udostępniłem na Facebooku. Między innymi właśnie o tych osobach. O tych osobach właśnie, gdzie jest w latach, już 30 lat temu właśnie, było pokazane w tym planie. Oczywiście to wymknęło się gdzieś tam komuś i ujrzało światło dzienne, ale w to nikt nie chciał wierzyć. To już 30 lat temu w tych raportach, w tym planie było napisane dokładnie to, co dzieje się w tej chwili. Szczepienia, maseczki, segregacja i tak dalej, i tak dalej. Także, żeby nie marudzić za długo, wychodźcie z tych mieszkań, z domów, mimo to, jaka jest pogoda. Zmobilizujcie się, wyjdźcie trochę do lasu, zaczerpnąć świeżego powietrza, pomyśleć o czymś innym. Strach zostawić gdzieś tam z tyłu i żyć po prostu dalej. Także no cóż, no na razie tyle. Nie wiem, czy to było sensowne, te gadanie moje tutaj teraz, bo nie mam jakiejś weny dzisiaj też, ale trochę poczułem, że coś tam wydutkam. No i wydutkałem. Kto to przesłuchał, kto się z tym zgadza lub się nie zgadza, no każdego indywidualne podejście. Także pozdrawiam Was wszystkich i do następnego wejścia.